Witam Was serdecznie. Od 2 lat spełniam swoje marzenia ogrodowe i tak krok po kroku stworzyłam wiele rabat z moimi ulubionymi bylinami, trawami ozdobnymi. Ale dzisiaj przyszedł czas na coś wyjątkowego. Zapraszam na ten odcinek. Wszyscy widzimy, że ta wiosna jest bardzo szczególna, wyjątkowa, bo mamy dopiero początek kwietnia, a już kwitną wiśnie i magnolie, a z forsycji spadają powoli wszystkie kwiaty. Ale dzięki tej ciepłej pogodzie posadziłam już kilka odmian Supertuni Vista do skrzynek balkonowych. Wiszą na ścianie mojego domku i wyglądają tak, jakby to była połowa maja, a nie kwiecień. Patrzę jednak na prognozę pogody i widzę krótkie ochłodzenie, więc zanim się ono zacznie, to pozdejmuję posadzone rośliny i przechowam je bezpiecznie w środku domku, bo najbardziej może im zaszkodzić nie tylko temperatura taka około zera, ale też zimne wiatry, a tego oczywiście chcę uniknąć. Natomiast te pojemniki nie są zbyt ciężkie, więc spokojnie je przyniosę do środka na te kilka dni. Dokupiłam jeszcze brakującą odmianę, bubble gum, której nie może u mnie zabraknąć, bo jest to odmiana o ładnych, bladoróżowych kwiatach z takim ciemniejszym środkiem. Podobno najszybciej rosnąca i krzewiąca się, więc będę miała okazję, aby się o tym przekonać w tym sezonie. Kupiłam 4 sadzonki, teraz je posadzę do kolejnych białych skrzynek, dla których mam jeszcze miejsce na pergoli przed domkiem. Do każdej skrzyneczki sadzę po 2 sadzonki, by miały sporo miejsca dla siebie, kiedy będą obficie kwitły, ale też będę je umiejętnie podcinała co tydzień, bo są to rośliny jednoroczne, a więc szybko rosnące i krzewiące się. I można je sukcesywnie podcinać bez obawy, ale tylko gdzieniegdzie po to, by się wciąż zagęszczały. A ja tego rok temu nie robiłam, dlatego czasami mi się te pędy długie i kruche wyłamywały pod wpływem najczęściej wiatru i silnego deszczu i wtedy kwitły mi coraz mniej. Spełniając swoje marzenia ogrodowe, wymyśliłam sobie właśnie taką nietypową ścieżkę, która przypomina mi polskie wybrzeże, polskie morze, a właściwie to bardziej kamienie falochronu portowego, bo jak już wspomniałam Wam kiedyś, przez kilka lat żeglowałam po morzach na jachtach, takich m.in. 8-osobowych, czyli małych. I przy wejściach do naszych polskich portów są falochrony zbudowane z takich ogromnych głazów i wielkich kamieni, które prowadzą do portu, miejsca spokojnego i bezpiecznego. W innych portach jest zupełnie inaczej. Tak więc ta ścieżka przypomina mi o tym, że jest wiele możliwości, które warto wziąć pod uwagę, kiedy szuka się najlepszego rozwiązania naszego pomysłu, bo ono już jest, trzeba tylko poszukać go oraz zdać się na własną intuicję. Dlatego, gdy zobaczyłam już tak duże rozchodniki, a mamy dopiero połowę kwietnia, to pomyślałam sobie, że to, co sprawdziło się jeszcze rok temu, teraz już nie musi i że nadszedł już czas na zakończenie bylin, czyli na ich przycięcie. Rok temu zrobiłam o tym film w drugiej połowie maja, ale teraz moja intuicja podpowiada mi, że nie warto czekać. Trzeba już przycinać je. Moim celem jest to, by rozchodniki oraz 2 inne byliny, ale o nich za chwilę, nie wyrosły zbyt wysoko, ale były niższe, za to bardziej gęste. Bo na nowych pędach jeszcze w tym sezonie pojawią się kwiaty i utworzy się taka duża, ładna kula z większą ilością kolorowych kwiatów. A to podoba mi się najbardziej. Oczywiście będzie to nieco później, niż gdybym teraz tych pędów nie skracała. Jednak wybieram późniejsze kwitnienie, bardziej obfite, niż wyrośnięte pędy i wcześniej kwitnące. I jest to oczywiście moja propozycja tylko, a nie obowiązek. Więc to od Was zależy, czy macie taką odwagę już teraz przycinać
pędy o połowę rozchodnika i innych byli, czy też nie? Bo przecież one teraz tak ładnie wyglądają w wiosennym słoneczku. Decyzję zostawiam wam. Floksy to moja druga bylina, którą właśnie teraz przycinam. Są to młode sadzonki, mają dopiero rok, więc jeszcze nie są tak bardzo mocno rozrośnięte. Jednak kiedy je przycięłam w ubiegłym roku w maju, to tak pięknie kwitły, że teraz ten zabieg robię z wielką przyjemnością, bo liczę na to, że tych kwiatów będzie tak samo dużo jak w ubiegłym roku. A ponieważ mamy teraz kwiecień, to można floksy rozmnażać. Ja tego nie robię, bo jeszcze za młode są, natomiast za rok z pewnością to zrobię. Teraz, kiedy na rabatach jest jeszcze dosyć pusto, to ja już zapisuję, co i gdzie będzie można w przyszłości dosadzać i rozmnażać. Bo kwiecień jest bardzo dobrym miesiącem do tego, ale też można to wszystko odłożyć na później, do jesieni, kiedy byliny się jeszcze rozrosną. Ale teraz, kiedy chodzę i patrzę na wszystko okiem niecierpliwego ogrodnika, to takie zapiski będą w przyszłości świetną podpowiedzią do działania w odpowiednim momencie. To ciemiętka bardzo szybko u mnie rośnie. Tak szybko, że mogę ją rozmnażać co roku. I wkrótce tak zrobię z niektórymi sadzonkami. Ale teraz tym największym poskracam pędy, by się zagęściły. W ogrodzie mam bardzo dobrą zimę, dlatego też kocimiętki mają u mnie bardzo długie przyrosty. I to niezależnie od odmiany. I więc skracanie pędów niektórych tylko sadzonek, bo później kwitnienie ich, a pozostałym nie będę obcinała, więc kwitnienie będzie szybsze. Posadzone są na brzegu rabaty, więc już teraz myślę o tym, jak będę w sezonie kosiła trawnik, bo sadzonki są już starsze, a za miesiąc większość pędów będzie już z kwiatami, więc będzie wykładała się na trawnik i nie chciałabym ich skosić. No ale do tego czasu coś wymyślę, bo mam już kilka pomysłów. Kocimiętki mam u siebie w kilku odmianach i wszystkie rosną szybko i kwitną obficie, dlatego szukam dla nich nowego miejsca, więc postanowiłam wyjść z nimi poza moje ogrodzenie, aby wykorzystać ich długie, obfite kwitnienie. I chyba zrealizuję ten pomysł jeszcze w tym sezonie. No ale teraz zrobię coś bardzo szczególnego, bo przechodzimy do mojego wyjątkowego pomysłu, który powstał kilka miesięcy temu, kiedy to w moim ogrodzie po raz pierwszy zakwitł trzcinnik krótkowłosy. Kwiatostany były tak piękne, jak ja uwielbiam, czyli puszyste, długie i było ich bardzo, bardzo dużo. Więc teraz wiosną dokupiłam nowe sadzonki i posadzę je na rabacie, którą specjalnie dla nich powiększę. Ale nie tylko. To będzie już ostatnia powiększana rabata w moim ogrodzie, ale będzie wyjątkowa i zaraz to zobaczycie. Teraz tylko zaznaczam krótkimi patykami docelowy brzeg tej rabaty i szpadlem do obrzeży wycinam darń, tak jak to robiłam wiele razy przez ostatnie 2 lata, więc mam już dużą wprawę. Usuwam darń, która nie jest już mi potrzebna, nawet do innego miejsca w ogrodzie, jak to często robiłam, bo powiem wam, że łatwiej jest uzupełnić jakieś miejsce darnią, niż wysiewać nową trawę, bo darń bardzo szybko zarasta i nie widać, że było coś tutaj robione, natomiast trawa nowa wysiana bardzo długo wschodzi i później widać, że jest inna niż pozostała część trawnika. Rośliny już są na swoich miejscach docelowych, więc mogę je sadzić. Będą rosły na brzegu tej nowej rabaty, bo w środku będzie moje marzenie, czyli coś, co zaraz, za kilka chwil zobaczycie. Trzcinnik krótkowłosy to niska trawa, o kwiatostanach utrzymujący się tak długo jak kwiaty miskantów czy też rozpleńc, a więc aż do wiosny. Więc o to mi chodziło, by w tym miejscu ogrodu było coś, co jest ładne przez okrągły rok. A do tego ta trawa bardzo szybko wschodzi, najszybciej ze wszystkich innych traw, czyli bardzo podobnie jak trzcinnik ostrokwiatowy.
To jest moje lustro wodne. Czarny pojemnik o średnicy 87 cm, zrobiony z czarnego metalu, o głębokości tylko 6 cm. Jest to tafla wody, w której odbijają się chmury, słońce, niebo i wszystko wokół niego. Nie może zabraknąć oczywiście wokół niego kamieni, na których może przysiąść mały i większy ptaszek, a może też znajdzie tu miejsce ogrodowa ropucha. I to może nie jedna, którą właśnie teraz zapraszam. Nie wiem oczywiście, czy usłyszała, ale taka niewielka kałuża wody może przyciągnąć do siebie różne małe zwierzątka. I właśnie o to mi chodziło. Kamienie na tyle są duże, że nie powpadają mi w ziemię. Dlatego właśnie zebrałam dokładnie takie, by nie mieć z nimi problemów w najbliższym czasie. Owszem, pojawią się z czasem chwasty, ale i z nimi sobie poradzę, bo to miejsce nie jest aż takie duże. Chwasty, ciachmach i ich nie będzie. Ja mam awersję do agrowłókniny, więc jej tutaj nie rozkładałam. W przyszłości może znajdę jakieś inne rozwiązanie. Na razie cieszę się z tego, co tutaj widzę. Całą kompozycję zaplanowałam już wtedy, kiedy sadziłam jesienią tulipany. Dlatego wybrałam w tym ładnym, jasnoróżowym kolorze. Przed nimi posadziłam penstemony. Jest to bylina o bordowych liściach i białych kwiatach, których jest bardzo dużo, ale są bardzo drobne. A więc będzie tutaj przez cały rok ciekawie. A do tego te widoki w lustrze wody będą się zmieniały wraz z pogodą i porami roku. I już teraz wyobrażam sobie, jak to będzie wyglądało, kiedy będzie letnia, ciepła ulewa. Pojemnik nie jest zbyt duży, więc z jego czyszczeniem też nie będzie kłopotu. Dlatego gorąco Wam polecam właśnie takie ciekawe rozwiązanie. A może już macie coś takiego? To napiszcie mi proszę w komentarzach. Zostawiam Was z tymi wiosennymi widokami i dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górze i subskrypcje. Zapraszam na kolejny odcinek i życzę miłego dnia. Pa!